30-letni mieszkaniec powiatu legnickiego na prostym odcinku drogi z nieznanych przyczyn zjechał do lewej krawędzi drogi, a następnie z impetem uderzył w rów. O całym fakcie dyżurny policji został powiadomiony przez trzecią osobę przejeżdżającą, widzącą pojazd w rowie. I chyba dzięki temu zgłoszeniu i dzięki szybkiej reakcji służb ratunkowych, które przyjechały na miejsce, udało się mężczyznę uratować. Jak ustaliliśmy, mężczyzna ten był zakleszczony w pojeździe z racji tego, że przewoził w swoim pojeździe ładunki, które w wyniku impetu przycisnęły go. Doznał poważnych obrażeń, złamania kości czaszki oraz wielu obrażeń na całym ciele. Został zabrany do specjalistycznego szpitala w Legnicy, gdzie przeszedł operację. Wiemy, że jego stan jest ciężki, ale stabilny. Okazało się, że kierowca osobówki ma 1,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Po wyjściu ze szpitala mężczyźnie postawiony zostanie zarzut kierowania autem po pijanemu. Oprócz bardzo wysokiej kary grzywny mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia.